Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. Pora na to, żeby otworzyć najnowszy numer magazynu LEGO Ninjago. Jest to numer 10 z tego roku, w którym znajdziemy figurkę Nindroida, a oprócz niego w tym numerze znalazła się też saszetka z naklejkami z LEGO Ninjago Movie. I cóż, jeden na bok, a ten sobie otwieramy. Kolejny raz tutaj jakby wyprzedzając prośbę LEGO Zaura, możecie zobaczyć, co w następnym numerze, który zadebiutuje 29 listopada. Pojawi się w nim Zayn z mieczem i mocami lodu. Fajnie, bo dwa kryształy plus naprawdę ładnie wyglądająca figurka. Także to już za miesiąc. A tymczasem otworzę ten numer. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Otworzymy sobie paczkę z naklejkami. I na końcu oczywiście figurkę Nindroida. Dobra, mamy gazetkę, to na chwilę wędruje na bok. My zaglądamy do środka i cóż w niej się znajduje? O, coś tu się skleiło. Dobra, reklama Nickelodeona, spis treści, jak w każdym numerze. Tutaj informacja o tym, jak złożyć figurkę razem z bronią. Figurka bardzo ładna, zaraz zobaczymy, jak prezentuje się na żywo. Szkoda tylko, że nóżki są niezadrukowane. Komiks, tutaj mamy reklamę najnowszego numeru City ze strażakiem i kolejną część komiksu. Reklamę nowego numeru Nexonite z mini sokołem Kleja, który również mogliście zobaczyć. Labirynt, łamigłówki i plakaty, potężne nindroidy. No, coś w stylu być jak John Malkovich, tylko raczej być jak nindroid. Opowieść o smoku fuzji, kolejna część komiksu. O, nawet LEGO budowlańcy City tutaj się pojawiają. Krótka informacja o naklejkach. Jakaś tam kolorowanka była, tutaj prace widzów, więc na kolejnej stronie pewnie i konkursy. A i owszem, reklama nowego magazynu Cartoon Network. I informacja o tym, co już mogliście zobaczyć wcześniej, czyli 29 listopada, w którym to dniu zadebiutuje gazetka z Zaynem. Dobra. Otwieramy saszetkę z naklejkami i zaglądamy do jej zawartości. Oczywiście z tyłu ta duża naklejka błyszcząca, ale zobaczmy, jak prezentują się pozostałe. Trafiła nam się taka. O, tutaj strasznie mi się podobają te, wiecie, takie w innym kształcie, aniżeli prostokąt. Zdecydowanie na plus. No i tutaj fragment większej panoramy z perłą przeznaczenia. No i bardzo fajna naklejka błyszcząca tą figurkę z AC/DC napisanym w języku Ninjago. Możecie trafić w saszetce z minifigurkami. A tutaj przyszła teraz pora, żeby otworzyć polibak z figurką z tego miesiąca, z tym naszym Nindroidem. Wysypujemy powoli wszystkie elementy. Niestety głowa gdzieś uciekła i zaraz ją będę musiał podnieść, bo bez niej ani rusz. No okej, idę po tą głowę. Głowa się odnalazła. Dobra, więc w pierwszej kolejności ja złożę samą figurkę. Właściwie najpierw złożę broń, o, w ten sposób. Tutaj mamy taki patyczek transparentny, który jest taki sam jak w przypadku mieczy świetlnych z Gwiezdnych Wojen. Montujemy tą kosę. Dobra, broń zmontowana, pora na Nindroida. I teraz tak. Zobaczcie, jak wygląda Nindroid. Prezentuje się w ten sposób. Bardzo ładna buźka, bardzo ładny tors. To, co odróżnia tę figurkę od innych, to to, że prawa rączka jest czarna, lewa jest srebrna. Niestety nóżki nie są zadrukowane, to jest zdecydowanie minus. Główki... O, główka jest jedna, bo tutaj jest taki nadruk tylko z tyłu. Z tyłu tors również bardzo ładnie zadrukowany. Widać takie metalowe elementy tego Nindroida. I na jego głowę jest nakładana bardzo ładna maska. Strasznie mi się podoba, bo jest wielokolorowa. Tutaj ona jest czarna z takim srebrnym wykończeniem
I dodatkowo jeszcze zobaczcie, tutaj ma taki, nie wiem, jakby noktowizor. Kojarzy mi się to z bohaterem gier Splinter Cell, który też miał tego typu sprzęt, tylko że akurat tam był to noktowizor i był jakby dwustronny, ale coś w ten deseń. No i jakby zwieńczeniem tego Nindroida jest ta jego kosa. Kosa wygląda w ten sposób. Duża, całkiem sympatyczna. Wielkim plusem na pewno jest ten transparentny, czerwony patyczek, bo można to użyć jako po prostu miecz świetlny, więc nawet jeśli nie do końca Ninjago do wasze klimaty, to do Gwiezdnych Wojen się przyda. No i cóż, tak prezentuje się zawartość gazetki Ninjago w tym miesiącu. Oprócz bardzo fajnej figurki mamy jeszcze saszetkę z naklejkami. Za miesiąc całkiem fajnie wyglądający Zane, więc nic, tylko czekać na kolejny numer. A ten ja zdecydowanie polecam, więc cóż, jeśli wam też się ta figurka podoba, no to pędźcie do kiosku i powiększcie swoją kolekcję figurek Ninjago. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.